jak to mówił człowiek, który optuje za teraźniejszością, który nie chce myśleć w wieczności, rezygnuje dobrowolnie z połowy swojego istnienia. Kierkegaard wyłamał się z tradycji europejskiej myśli. Nie tylko jeśli chodzi o wynik, ale o początek rozważań. Nie świat zewnętrzny, ani jego elementy, ani całość, nie rzeczy, które można obserwować i analizować, jest przedmiotem tych rozważań, lecz całokształt sytuacji człowieka. To on nazwał sytuację człowieka egzystencją. I ta nazwa będzie później, jak już wiemy, przyjęta przez egzystencjalistów naszego wieku. I echa Kierkegaarda są w poglądach Heideggera i Sartra. Ale biorąc punkt wyjścia, metodę, program Kierkegaarda, Heidegger i Sartre doszli do innego wyniku. Sens filozofii Kierkegaarda to jest to napięcie i konieczność wyboru. Sens filozofii egzystencjalistów naszego wieku jest nieporównanie odmienny. Nas nie mamy takiego wyboru, jak sobie wyobrażał Kierkegaard. Możliwości nasze są ograniczone. Jesteśmy rzuceni. I to jest różnica pomiędzy tym XIX-wiecznym i XX-wiecznym myślicielami. Dla tamtego życie jest równie tragiczne, jak tragiczne jest dla egzystencjalistów. Ale dla niego jest tragiczne dlatego, że ma do wyboru nicość albo mękę, a dla egzystencjalistów naszego wieku zostaje właściwie tylko nicość, bo męka byłaby próżna, bo nie ma do czego uciekać. Ale pomimo te różnice, chyba Państwo czuli, że jest wielkie pokrewieństwo pomiędzy Kierkegaardem i pomiędzy egzystencjalistami naszego wieku. To można powiedzieć na pewno, że echa Kierkegaarda są w tej filozofii. To przestawienie się ze świata na istnienie i to dopatrzenie się tragiczności tego istnienia, tragiczności, konieczności wyboru dla Kierkegaarda, w nicości dla innych, to jest ten wyłom, który się dokonał w stosunku do tradycyjnej filozofii. Linię, jeżeli mamy snuć linię rozwojową wstecz i tak jakbyśmy zaczęli od naszej teraźniejszości, od Sartra i Heideggera, to w pierwszej linii dochodzimy do Kierkegaarda w XIX wieku. Potem trzeba będzie przeskoczyć dwa wieki, bo dopiero myśliciel, podobnie myślący, zobaczą Państwo, że podobieństwo jest też tylko częściowe, żył w połowie XVII wieku, nazywał się Pascal, Blaise Pascal. I był dosyć wyjątkowym myślicielem tych czasów. Ale na tym nie będzie nasz koniec naszej drogi, bo sięgając dalej dojdziemy aż do początku chrześcijaństwa, mianowicie Aureliusza Augustyna, tego świętego kościoła katolickiego, znajdą Państwo zaczątki takiego myślenia. Ale to już będzie na przyszły tydzień. Thank you.